7. W nocy była jakaś burza, ale nas ominęła na szczęście. Bo tak spaliśmy, że... Nie padało. Jedziemy dzisiaj dalej. Trzeba coś zjeść. Wygrzebać się stąd. I jechać. Nic nam innego nie pozostało. Co chcesz, żebym powiedział? I co? Jak się czujesz? Oprócz tego, że jestem przeziębiony i mnie dusi kaszel. To gitara, tak? To nie było aktor, aktorstwo. No, tak się właśnie czuję. Południowa pogoda mi nie sprzyja. To co? Wyspany. Udane. Chciałby się umyć, kurde. Bo to wraz na dwa dni. No. W otwarte okno wpuszczę promienie. Niech wreszcie nas do końca ogrzeją. Jesteśmy przy miejscowości Ancedonia, czy jakoś tak? Godzina jest równo 11. Przejechaliśmy dopiero jakieś 30 parę kilometrów. To jest niezłe wiatrzysko. Ale przynajmniej słońce nie praży, bo chyba tylko nad morzem jest ładna pogoda. Przejedziemy jeszcze jakieś 20 i spróbujemy się gdzieś rozbić przy morzu, coś zjeść, odpocząć. Może po drodze trafimy też market. Kupimy gaz. Za 21 wyjechaliśmy nad morze. Wyjechaliśmy do morza, bo wszystko jest tak zagospodarowane, że się nie da inaczej. A tak się myjemy. Kurwa, ale słodko. Michał, ale tylko, że dodaj, że to jest nasze codzienne mycie. To właśnie było nasze codzienne mycie. Nie, wczoraj z Łukaszem umyliśmy się w markecie. Ręce i twarz. Dzisiaj rano myliśmy zęby, wody nie było. Teraz umyjemy nogi. Ale powiem wam, że można pływać. To teraz nie wiem, czy to jest takie słone, bo jeszcze mam błąd, czy ta woda słona. Dzień dobry. Okazywał, zaprezentuję nasze codzienne mycie. Pod zachodkiem, jak znajdziemy kawałek wody. Myjemy rączki. Nogi się same umyły. To jest tylko twarz. Słona! Nie dobra. Ale jak tam ten zameczek? Nagrałem. Co? Nagrałem. Bardzo dobrze. Bo całe spodenki mokre. To ja? Ja. No to chciałeś ubyć dupę bez czekania z tych spodenek. To się tak nie ma. La 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 la. Plaża, morze dookoła, z wysokiego brzegu. Samuraj jak co roku brodzi. Zobaczymy, czy mu się uda. No. Wszystko widzę. No co? Pływasz? No. To skakuj. Poczekam na siebie. A słońce wychodzi. No jeszcze raz się... Witamy w Toskanii. Praktycznie słoneczny. Wszędzie jest zachmurzenie, tam za mną jest burza, a tu świeci słońce. Jest godzina 15.
Jesteśmy przed całym Crysetto, jeszcze jakieś, nie wiem, 10 km. Spróbujemy tam kupić gaz, no i wodę, bo ona się skończyła praktycznie. A ty masz? Mamy, no przecież ja. No, znaleźliśmy market, jesteśmy w Grosseto. Ledwo zdążyliśmy przed tą burzą, błyska się niesamowicie. Ale jesteśmy w dobrym miejscu. No. No i zaraz idziemy zrobić zakupy pierwszej potrzeby, czyli chleb, woda. Co tam jeszcze? Gaz przede wszystkim. No i gaz to już jest podstawa, nie? Ale woda, chleb, jogurt może... Mile widziane. Co? Mile widziane. Mile widziane, ja chcę, żeby to był jogurt pitny. Muszę zacznie pić, chcę. Mi też. No o, jeszcze muszę kupić Grzmi coś nieźle, na... nie? Jakiś Holinex, bo mnie dusi niesamowicie. Dobra, to idziemy. Dobra. Udało nam się przeczekać deszcz i burzę pod marketem. No i tam nam zajęło z półtorej godziny chyba. Siedzieliśmy nawet 2 godziny. Ale już burza przeszła, deszcz przeszedł. I teraz już jedziemy w stronę morza. I udało nam się znaleźć ścieżkę rowerową. I się jedzie o 100 razy lepiej niż tą ich drogą czy ulicą. Bo oni Włosi są po prostu pojebani. Nie zwracają uwagi na nic. Także jedziemy już ścieżką rowerową i miejmy nadzieję, że uda się te 150 zł. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze w poszukiwaniu gazu. Jeden pan nam powiedział na stacji, że jest gdzieś tutaj jakiś specjalny sklep właśnie z takimi produktami. Ale co z tego będzie, nie wiadomo. Nie wiadomo, do której będzie otwarty. Miejmy nadzieję, że w ogóle trafimy, bo jego łamany angielski ciężko było zrozumieć. Niestety mamy jeszcze ciężką drogę przez miasto, bo jak wygląda to miasteczko, to tam trzeba będzie chyba wjechać do góry. Może do zwrotu dobrze podjechać. Dwudziesta, równiutko. Zaczynają się górki, to niezłe. Jakbym wykrakał. Ty. A masz dobra. Górka właśnie się okazała bardzo stroma. Zabrakło nam przeczytek, czyli większej tarczy. Musimy zrobić sobie przerwę, bo... No niestety. Przerosła nas. Tak? No. Jedziemy. Jedziemy. Po 21:00 jesteśmy na plaży, znaleźliśmy miejsce super. Rozbijamy się i śpimy. Micha mi kropnęło. Co ci kropnęło? Niemożliwe. Mury są, ale daleko. Mam nadzieję, że mowa się została. Co? Taki pij jeszcze tego kolory. No, zaraz ugotujemy sobie żarcie. No, ognisko zrobimy, super będzie. Trzeba będzie jakoś podwiesić ten garnek. Wiesz co? Wykopie się dziurę. Wpierdoli się do tej dziury. I tam się napali i się garnek będzie przytekł. No, jakieś takie kłody by się przydały albo... Zaraz poszukam. Jak, Łukasz? Podnoście? Porządnie wszystko? Na razie tak.